Ziomeczki, ziomeczki. Cześć ziomeczki, kochane, ukochane, to ja, wasz Wojtas. W nowej odsłonie filmów pod tytułem Q&A. Aczkolwiek troszeczkę zmienimy konwencję z racji tego, że mogę, mam możliwość podczas jazdy troszeczkę pogadać i porobić coś. To zmienimy konwencję troszeczkę, czyli chodzi o to mianowicie, że będziemy dalej robić te filmy Q&A, prawda? Tylko że dodatkowo będziemy jeszcze poruszać różne inne tematy, no związane z muzyką, ale głównie się skupimy na tym Q&A, czyli że po prostu będziecie zadawać różne pytania, ale po prostu też zacznę to prowadzić, te filmy jako właśnie taki vlog, mój własny. Z wami, można powiedzieć, takie rozmowy wspólne, aczkolwiek niestety tylko ja będę mówił, wy będziecie pytać. Tak więc miejcie się na baczności, poza tym obserwujcie też mnie na Instagramie, czy tam na jakimś na Facebookach, prawda, na tych społecznościowych takich pierdołach, bo to też fajna sprawa jest, żeby tam popatrzeć na siebie. Ja was też właśnie wyszukuję, troszkę tam patrzę, nie? W każdym razie, no widzicie, sceneria jest jaka jest, możliwości są jakie są. W każdym razie cieszę się, że będziemy mogli znowu zacząć się kontaktować i rozmawiać. Właśnie przede wszystkim też dlatego, że to niekoniecznie muszą być tylko tematy muzyczne i tylko tematy nauki gry. Żeby wszyscy mieli jasność, bo czasem się zdarzają ludzie, którzy mają do mnie straszne pretensje, że nie robię filmów o lekcjach tak dużo, jakby oni chcieli. Nawet nie o to chodzi, że ja w ogóle nie robię filmów, ale że nie robię tak dużo, albo nie robię na tematy, które właśnie oni w danym momencie potrzebują. W każdym razie zarobiliście bardzo fajnie, cieszę się, że tak jest. Od razu w pierwszym odcinku, w tym momencie, prawda, bo to już robimy jako pierwszy odcinek, chcę pozdrowić takich dwóch ziomeczków, szczególnie jednego, którego spotkałem w Biedronce w Krakowie, który właściwie o mnie zaczepił i się pyta, czy pan Rockday, czy ja pan Rockday. Ja powiedziałem, że tak, to ja pan Rockday. No w każdym razie pozdrawiam cię, nie wiem jaki miałeś, nie wiem jak masz na imię, ale wiem jedno, że się pytałem ciebie, jaki masz dzwonek. Wiem, że to był utwór Jelonka, tylko gdybyś mógł z łaski swojej tam w komentarzu, może w tym filmie, jeśli w ogóle zobaczysz kiedykolwiek to wideo, może w komentarzu na przykład napisz, jaki to był tytuł faktycznie. Był bardzo fajny, zacny taki riff, bardzo mi się spodobał. Więc mógłbym sobie chętnie obczaić ten kawałek. Także no, myślę, że wszystko powoli wróci do normy, jeśli chodzi o moje filmy. Wiem, że to jest, teraz wrzucam je dosyć rzadko, no tam ustawiłem, z tego co pamiętam, że się wrzucają filmy jakiekolwiek, prawda, nie jakieś z konkretnej serii, że wrzucam je co dwa tygodnie w piątki o 18, z tego co pamiętam, tak ustawiłem. To jest też całkiem fajny motyw, tak żebyście wiedzieli, po prostu w piątki co dwa tygodnie 18 będzie wrzucony mój następny film, więc to się szykujcie, troszeczkę jak jakiś serial w telewizji, prawda, że trzeba sobie zobaczyć co i jak następny odcinek będzie, prawda, wrzucony. Także bardzo fajnie, fajowo. Ja tu już niestety dojeżdżam do miejsca mojego docelowego, firmowego. Także bardzo, bardzo, bardzo fajnie mi się do was mówiło. W każdym razie ciebie pozdrawiam, ziomeczku, wszystkich pozdrawiam. Wszystkich bez wyjątku pozdrawiam, którzy oglądają, którzy mają ochotę patrzeć na moje filmy. Pozdrawiam ciebie w szczególności, ziomeczku z Biedronki, którego spotkałem w niedzielę. To był bodajże ostatnia niedziela.
Kurde. Jaki to był dzień, teraz się zastanawiam. Momento. Nawet nie wiem, czy teraz jestem w stanie sprawdzić. To była niedziela 16, tak, 16 kwiecień? Nie, niedziela to był 17 kwiecień. 17 kwietnia 2016 roku. Także pozdrawiam wszystkich. Dzięki za oglądanie. No i czekajcie na następny mój odcinek, bo ja tymczasem spadam, no niestety. Co mus, to mus, nie? Papatki, trzymajcie się.